Bago, kochana, ciebie już widzowie poznali, a teraz przyszła właściwie pora na lusterko. I co sądzicie? Widzicie jakieś zmiany? Widzieliście filmik, który udostępniłem 2 tygodnie temu, a widzicie, co się dzieje teraz. Wiadomo, światło boczne troszeczkę inaczej, w innej konfiguracji, ale już zaczyna się coś dziać. Przede wszystkim bardzo mocno nabijają się barki, klatka piersiowa, nogi. Dzisiaj będę trenował po raz pierwszy od bardzo długiego czasu. Ale jak widać, coś tam na tych nogach się dzieje. Łapa chyba siedzi, nie? Ja myślę, że jakieś 50,5 będzie na tym ramieniu. I to jest właśnie powód, dla którego namawiam Was do robienia offów. Bo ciało reaguje fantastycznie, fenomenalnie. No i coś się zaczyna zmieniać. Waga, jak widzieliście, trochę ponad 113 kg. A 2 tygodnie temu było ile? Przypomnijcie sobie. Raz, dwa, trzy. 103 kg. Dokładnie 103 kg, więc 10 kg w ciągu 2 tygodni. Oczywiście nie jest to masa mięśniowa, żeby nie było, żeby tutaj fanatycy i wielbiciele HMB nie odzywali się ochoczo w komentarzach, chociaż ich też zapraszam do komentowania, bo znajdą pewnie jakieś inne kruczki. To jest zwyczajnie glikogen, wypełnienie tej masy mięśniowej. Wrażliwość insulinową trzymałem na bardzo wysokim poziomie, bo cały czas byłem aktywny. Kalorii nie było w diecie zbyt wiele, więc bardzo mocno się spłaszczyłem, stąd to 103 kg w tamtym czasie. No i jak widzicie, wszystko super się wypełnia, siłowo idzie naprawdę bardzo mocno do przodu. Ostatnio robiłem wyciskanie nawet ze sztangą 170 kg i udało mi się zrobić 3 powtórzenia, więc całkiem spoko i z takim dużym zapasem czuję, że będę w stanie zrobić więcej, ale będę trenował ciężko tylko przez jakiś okres czasu. Jak długi? No to musicie oglądać na moim kanale, zdradzę Wam więcej, a teraz bierzemy się do kuchni i pokażę Wam, na czym na przykład bazuje moja dieta. Słuchajcie, zdecydowanie jeden z najważniejszych elementów, a tych elementów jest kilka. I oczywiście o wszystkich sobie wspomnimy. Nie będzie tak, że będę opowiadał o 2 treningu diecie, a o reszcie już zapomnimy i będę udawał, że tutaj wszystko się dzieje tak, jak nas natura stworzyła. Bo tak nie jest. Wszyscy kumaci wiedzą, a nie kumaci pewnie tam się drapią po głowie i mówią oszust. Nie, nie, nieważne. W każdym razie najważniejszy element dieta, tak ja moją dietę to Wam przedstawiam. Bardzo prosty sposób i to jest taka rada dla wszystkich moich podopiecznych, którzy piszą w raportach, że kurwa, no nie mogę tego jedzenia przejść, tego jest za dużo. Wystarczy zmienić trochę metodykę przyrządzania posiłków. Takie rzeczy jak na przykład maszynka do mielenia mięsa, okazuje się, że w tym, co robimy w takim okresie masowym, sprawdza się fantastycznie, bo to mięso mielimy, ono już jest wstępnie jakby przetworzone. Nie musimy tego rzucić, nie zapowietrzamy się, bo oczywiście jak widzę nieraz, jak moi podopieczni robią tego indyka na sucho w tym grillu i później żują to mięso cały dzień, to ja się nie dziwię, że macie problem zjeść 100 gram ryżu i 200 gramów indyka i jakieś tam warzywka do tego. To faktycznie może być wyzwanie, ale już na przykład, jeśli ugotujecie sobie ten ryż w takiej bardziej lekko rozgotowanej formie, zaraz Wam powiem, jak zmniejszyć troszeczkę indeks glikemiczny, bo oczywiście jeśli ryż jest rozgotowany, to indeks glikemiczny idzie do góry. Wystarczy dosłownie łyżka oliwy z oliwek, to nas nie zabije absolutnie, bez względu na to, czy jesteśmy w okresie redukcyjnym czy masowym. Mięso sobie mielimy, ja sobie je bardzo cienko szatkuję, smażę na patelni, jeszcze podczas tego smażenia i duszenia na patelni. Duszenie to jest taki fajny proces, który jeszcze zmiękcza nam dodatkowo to mięso. Powoduje, że jak widzicie, to mięso przyjmuje taką bardzo drobną postać i ja go specjalnie nawet nie muszę rzucić. Ja jem to, jakbym jadł taki bardziej drętwy budyń. Dlatego oczywiście dla smaku, wiadomo, wszystkie przyprawy są dozwolone. Macie dostęp do wszelakiej maści ziół, nie tylko tych palonych, ale też tych sypanych. I nie tych sypanych do nosa, żebyście nie mylili. Przyprawy korzenne, zioła, sól i tak dalej, i tak dalej. To naprawdę może nam dodać naprawdę fajnych smaku. Przepisów jest cała masa w internecie, także to nie musimy być tylko fit przepisy albo kurwa fit sos z topowej polskiej firmy, bo w takie sosy to ja nie wierzę specjalnie. Ja na przykład do smaku, jak już mam sobie taką papkę ryżową, rzucam, wiecie, zalewam płatki ryżowe na 4 minuty do mikrofalówki na maksymalną moc. Mięso już mam wstępnie przygotowane. Skruszam to mięso do tego ryżu, czy bądź płatków ryżowych. Płatki ryżowe w tym przypadku, bo zwyczajnie szybko się przyrządza. Polewam to wszystko wodą z oliwek, na przykład takich, dosłownie. Tu jest taka woda, ma całkiem przyjemny smak.
Polewam to tą wodą, wrzucam kilka oliwek i na dobrą sprawę posiłek jest gotowy do zjedzenia. Tu mam 150 gramów płatków ryżowych, to jest niebywałym wyczynem, bo przez ostatnie miesiące zjadałem tyle może na dzień, a to mam w jednym posiłku. Trzy takie posiłki staram się w ciągu dnia zjeść, z czego początkowy posiłek w ciągu dnia to jest zawsze białko, tłuszcz. Nie widzę sensu w moim przypadku jeść tych węglowodanów, jeśli ktoś ma bardzo aktywny dzień z samego startu i mam jakąś pulę do węglowodanów, które musimy zmieścić w ciągu dnia, no to zjemy też te węglowodany na śniadanie, aczkolwiek zawsze nalegam, żeby poprzedzały tę porcję węglowodanów krótka sesja aerobów, czyli takie 15, nawet minut, czy 10 minut tabaty. To jest coś, co bardzo fajnie pomoże nam się wybudzić, ta wrażliwość insulinowa jest w stanie tak samo się obudzić i te węglowodany będziemy w stanie przyswoić. No dobrze, tak ja jem, nie będę Wam mówił, że to jest jakieś turbo smaczne, bo zwyczajnie w takim etapie dla nas sylwetkowców jedzenie to jest paliwo. Jak chcemy zjeść sobie coś smacznego, to wybieramy się raz w tygodniu z ukochaną osobą do restauracji, z rodziną, u mamusi, na obiadku na przykład. Jemy sobie naszego kotleta i nic się nie dzieje, absolutnie nic się nie dzieje. Nie popadajcie w skrajność, no ale to już chyba wszyscy dobrze wiecie, oglądając mój kanał, że Stulik doszedł do takiej refleksji w życiu, że nie trzeba być takim mnichem ascetą, a też można fajne wyniki osiągać. Dobra, biorę się za jedzenie i widzimy się za chwilę. Jeszcze przed treningiem pokażę Wam taki mój podstawowy niezbędnik, oczywiście kasa, torba, kilka takich gadżetów, które na treningu mi się zupełnie przydadzą. To jest oczywiście potreningowo hydrolizat z koncentratem. Napój, który ma tutaj w sobie trochę cukru, mianowicie 60 gramów węglowodanów, które będę pił w trakcie treningu. No taka to jest moja pula węglowodanów uzupełniona właśnie takimi napojami w trakcie treningu. Czasami to jest nawet do 100 gramów, w zależności od intensywności treningu. Bańka, jakbym czuł, że po treningu coś mnie łapie, ale lubię sobie te bańki przyklejać po prostu czasami tak bezmyślnie, ale fajnie to odpręża, luzuje te powięzi, poprawia ukrwienie, nie zaszkodzi, słuchajcie, nie zaszkodzi. Zmuliła mnie trochę moja micha, którą pochłonąłem właśnie przed chwilą i zarzucę sobie Enoxploda na odmianę, zazwyczaj jadę na Endorushu, ale mam Enoxploda, też bardzo fajny suplement. BPC całkiem z przypadku, ale stosuję na stawy, przyborniczek, niezbędniczek, a to takie tam nieważne. Przed chwileczką widzieliście formę rano na czczo, a teraz zobaczcie, jak to wygląda na treningu. Coś się zaczyna dziać. Słuchajcie, po treningu dobre czy panko obowiązkowe, a teraz pokażę Wam, jak wyglądam po raptem dwóch tygodniach solidniejszego odżywiania i oczywiście suplementacji, którą być może Wam zdradzę, jak będziecie czujnymi widzami na moim kanale. Dobra, pokażę Wam jak forma. Idzie to. Słuchajcie, jak się dobrze domyślacie, oglądając mój kanał, nie jestem jakimś wielkim fanem tego, żeby promować i propagować pewne zjawiska. Dlatego o pewnych rzeczach nie mówię jakoś turbo otwarcie, ale myślę, że pewnymi podtekstami jesteście w stanie zrozumieć, co chcę Wam przekazać. Widzę wszem i wobec, że bardzo mocno są promowane jakieś takie postawy, wręcz mógłbym to nazwać taką semi-narkomanią.
co mi się bardzo nie podoba, bo nie na tym powinna polegać kulturystyka, a pewne kanały i pewne osoby, nie lubię wymieniać imion, wy ocencie, na pewno śledzicie wiele z nich, szerzą taką właśnie propagandę, gdzie tutaj kurwa sobie zajeb w jakiś bardzo mały, elokwentny sposób, ale nie będę jakby tego specjalnie oceniał, ocenę zostawiam wam, bo wy tutaj jesteście panami tego YouTube'a i wy tu oceniacie i wy decydujecie, co chcecie oglądać, a co nie. Tak jak powiedziałem, wiadomo, coś tam jest w użyciu, do tego się nie da pominąć. Jeśli chodzi o konkrety, to powiem skrótowo, będziecie musieli sobie rozkminić. W tym momencie to jest 2 razy 200 TC, 2 razy 200 B i do tego 3 jednostki GH. GH to jest bardzo łatwe do rozczytania i wbrew temu, co by mogło mogła twierdzić pewna teoria spiskowa, która jest oczywiście wynikiem spisku. Były przeprowadzone, gdzieś tam ktoś tam przeprowadzał jakieś badania, które GH jest najlepsze, oczywiście służyło do temu, żeby swoje sprzedawać i na tym zarabiać, czego absolutnie jestem przeciwnikiem, bo nie na tym to powinno polegać. No i postawiło się pewien środek pewnego producenta w bardzo niekorzystnym świetle, co absolutną było bzdurą, bo gdyby ktoś kumaty to rozkminił i wiele osób kumatych oczywiście jest to w stanie rozkminić, oczywiście banda pelikanów nabrała się na to, że kurwa, no przecież to faktycznie badania przeprowadzone w laboratorium, które notabene nie istnieje, bo nie znajdziecie tego laboratorium i wyniki są sfałszowane, więc, no ale ja powiedziałem, nie będę tutaj adwokatem, nie będę tutaj prokuratorem w tej sytuacji, chcę tylko powiedzieć, że jest naprawdę bardzo dużo bullshitu. Produkt, który gdzieś tam był oczerniany, sam stosuje i jak widzicie, przyczynia się do tego, że jakiś tam sukces się udaje odnieść, przynajmniej w tej fazie takiej wzrostu, którą chcę teraz osiągnąć.